będziemy teraz nazywać obrad sesji, znaczy wybory przewodniczącego Rady Miejskiego. Radni otrzymali regulamin dotyczący wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Grodzinie. Czy mam czytać ten regulamin? Nie. O, dziękuję. W takim razie przeczytam tylko uchwałę, bo regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 1 łamane na 2014 Rady Miejskiej w Grodzinie z dnia 28 listopada 2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Dublinie. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 12 statutu miasta i gminy Dublin przyjętego uchwałą nr 178 łamane na 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z 31 grudnia 2012 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 roku, pozycja 2755. Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie zgodny z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I teraz, kto jest z Państwa za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Może krótko na temat tego regulaminu głosowania. Jak głosować? Bo przyjmiemy uchwałę, ale to jest nie, żeby krótko na temat tego regulaminu powiedzieć, jak głosować? A co to? Przed głosowaniem jawnym, przed podziśleniem. Nie, regulamin? Jak głosujemy na wybór przewodniczącego? Muszę przeczytać regulamin. Ale pani zapytała radnej. Kto jest przeciwny? Kto jest za? Za najpierw. Kto jest za? Kto jest za? Kto się zatrzyma? Nie ma. Kto jest przeciwny? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie została podjęta jednogłośnie. Następnym etapem dzisiejszych obrad jest wybór ze swojego grona trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatur na członków komisji skrutacyjnej spośród radnych. Przypominam, że osoby będące w komisji nie mogą kandydować na przewodniczącego, ani później na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Więc proszę o kandydaturę. Czy ktoś ma jakieś z Państwa uwagi? No jest właśnie. No proszę. Proszę o kandydaturę. Lewicki Mariusz. Pan Mariusz się zgadza. Czy Pan wyraża zgodę? Tak, przepraszam. Pan Marek Tatrzak. Wyraża Pan zgodę? Zgadzam się. Tak? Pani Oleńska. Nie.
Już nie ma propozycji, tak? No, to dziękuję za rozmowę. Jeszcze teraz jest zgłoszenie na przewodniczącego komitetu na przewodniczącego. No i teraz proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie. Proszę. Zgłaszam pana radnego Marcina Poczeka. Tyle, że pan zgodę, panie. Tak, ja mam zgodę. Jeszcze ktoś? Chciałbym zgłosić może pana Zbigniewa Kłosińskiego, dobrym mi się wydaje, przewodniczącym, też z mieszkańcami współpracował w tej kadencji. Bardzo... Wyraża pan zgodę? Nie, nie wyrażam zgody. Proszę. Chciałbym zgłosić panią Agnieszkę Bucią, osobę bezpartyjną, pochodzącą środowisko wiejskie i współprzewodniczącą ze względów zawodowych, a jednocześnie ze względów rodzinnych, od zawsze mieszkająca na wiosce. Nasza gmina jest gminą miejsko-wiejską, także myślę, że osoba bezpartyjna łącząca te dwa środowiska byłaby dobrym przewodniczącym. Dziękuję. Czy pani Agnieszka Bucio wyraża zgodę? Czy już wszystkie propozycje? To teraz przerwa na... Zgłoszenie kandydatur na przewodniczącego Polskiej Drobinie. Ogłaszam 5-minutową przerwę na ukonstytuowanie się Komisji Sprawiedliwej. Thank you.